Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto, za nami debata prezydencka Donald Trump versus Joe Biden. No, nie wypadła dobrze dla Joe Bidena, zaraz wam to pokażę. Dodatkowo Solana, która wystrzeliła po tym jak VanEck złożył wniosek o ETF-y na Solanie i cena Solany wystrzeliła o ponad 6%. W tym samym czasie cena memcoinów, oczywiście również na Solanie, na przykład Bong, również wystrzeliła o ponad 13%. Ciekawie to można było rozegrać, oczywiście to były minuty i trzeba było te informacje mieć zaraz po tym, gdy została opublikowana na oficjalnej stronie SEC-u, ale spokojnie pracujemy nad tym na Max Data App. No właśnie, co z Bitcoinem, ponieważ Bitcoin 61800 i pytanie, czy przez najbliższe tygodnie i miesiące będzie rosnąć pod ewentualne zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego Donald Trump może wygrać? No, zobaczcie sami. Making sure that we're able to make every single solitary person eligible for what I've been able to do with the with the COVID, excuse me, with dealing with everything we have to do with look, if we finally beat Medicare. Dosłownie przez całą debatę prezydencką Joe Biden w taki sposób się zacinał, aż przykro było na to patrzeć. Dla porównania, to jest fragment z debaty prezydenckiej 4 lata temu. I don't see red states and blue states. What I see is American, United States. And folks, every single state out there finds themselves in trouble. They're going to start laying off, whether they're red or blue, cops, firefighters, first responders, because teachers, because they have to balance their budget. And the founders were smart. They allowed the federal government to deficit spend to compensate for the United States of America. Przyznacie, że zdrowie Joe Bidena prawdopodobnie podupada i nie jest to najlepszy znak na jego zwycięstwo. Jeszcze raz fragment dzisiejszej debaty. The total initiative relative to what we can do with more border patrol and more asylum officers. President Trump? I really don't know what he said at the end of that sentence. I don't think he knows what he said either. Look. Zatem co wy obstawiacie do listopada? Wzrosty czy spadki Bitcoina? Do wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Czy do wyborów prezydenckich, waszym zdaniem, cena Bitcoina będzie się utrzymywać? No sprawdźmy jeszcze odpowiedzi na CNN. Jak odpowiedzieli ankietujący na pytanie, kto twoim zdaniem powinien być następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych? No, zaznaczmy, 69% głosów Donald Trump, 13% na Joe Biden. Okej, nie wygląda to najlepiej. Ja wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech hossa będzie z nami. I jeszcze jedna sprawa, na Max Data App zaczynam aktualizować moje publiczne pro alerty i tak dwa pierwsze już zostały zaktualizowane o nowe backtesty, gdzie w tych backtestach postarałem się pokazać dużo bardziej precyzyjne zmiany procentowe w znacznie krótszych odstępach czasowych, na przykład plus 1,2% w 24 godziny, ponieważ im bliżej wywołania, tym większa pewność, że cena Bitcoina zachowa się faktycznie tak jak widzimy na tym wykresie, czyli po spadkach odbije i tutaj widzimy te wzrosty rzędu 0,5% w 4 godziny i około 1% w 22, ale najfajniejsze w tych proalertach jest przecież to, że też możemy rozgrywać inne coiny, jak na przykład wpiszmy token Pepe, sprawdźmy, czy w tym czasie token Pepe zyskiwał i ile i widzimy plus 8%, 6, 7 po 23 godzinach statystycznie. Także to są bardzo fajne narzędzia, które warto moim zdaniem też rozgrywać. Ja wam życzę udanego dnia. Napiszcie, co sądzicie o debacie prezydenckiej Biden-Trump. Trzymajcie się i niech hossa będzie z nami. Cześć! Yo, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. And let me ask the crowd, what did Trump do?